I dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, Kamil Cebulski z tej strony i jesteśmy tutaj z Anetą i sobie rozmawiamy o życiu, o domach, o marzeniach, o pazerności ludzi i w ogóle o tych wszystkich niedobrych rzeczach, które nas dotyczą. Cześć Aneta! Dzień dobry, cześć, witam cię. No tak z grubej rury zacząłem, no bo rzeczywiście o tym sobie czatowaliśmy przed audycją, o tym gonieniu marchewki, że ciągle pracujemy, żeby tam do czegoś dojść, a najgorsze jest to, że to, do czego chcemy dojść, to nie są jakieś przedmioty, które można kupić, bo kupić to byśmy sobie mogli, ale cholera, są te inne ważniejsze rzeczy, które już nie tak łatwo, nie? No, tutaj trudno się z tobą nie zgodzić, rzeczywiście. Bardzo mi bliskie to, co mówisz. Nie gonimy za rzeczami, nie. Więcej, o wiele więcej. Lecz to tylko rzeczy. Dokładnie. Moi drodzy, rozmawiamy z Anetą, która co? Na co dzień zajmuje się... wykłada zarządzanie, szkoli z różnych przedmiotów BHP, stara się odczarować z tego, co wiem, i ogólnie zaangażowana jesteś w działania edukacyjne, wszelakie. Więc opowiedz tak w kilku słowach, co dokładnie, gdzie ja popełniłem błąd, przedstawiając cię. Za krótko. za właśnie. Krótko. Jestem człowiekiem wielu działalności, bardzo dużo rzeczy robię. Wykładanie zarządzania to chyba nie do końca. Tutaj chodzi bardziej o misję i o wizję. Moją misją rzeczywiście jest pomagać ludziom osiągać ich cele. I ja tak widzę swoją rolę na uczelni. Jeżeli chodzi o BHP, mam takie wyzwanie, odczarować ten mit nudnych szkoleń. Wszystkim się kojarzy BHP z czymś obowiązkowym, beznadziejnym, nudnym, a ja staram się pokazać, że można inaczej. I rzeczywiście dostajemy takie informacje i studenci, którzy ode mnie wychodzą i ja sama osobiście, że kurczę, nie wiedziałam, że tak może szkolnie wyglądać. Może, ale było fajnie, kiedy następne? Więc jest sporo do zrobienia, duże poletko do uprawiania i staram się tym zarazić po prostu również innych. Okej, czyli co, BHP nie jest nudne? Czyli można zrobić z tych zajęć coś ciekawego i coś, gdzie klienci będą chcieli więcej BHP w naszej firmie, więcej szkoleń, bo to są takie fajne. A widzisz, no cóż ci mogę odpowiedzieć? Dla mnie nie jest nudne. Ale to jest tak naprawdę wszystko kwestia podejścia, wiesz? Jeżeli pomyślisz o BHP, jak na przykład o początku swojego życia, swojej edukacji, na przykład przedszkolnej i sobie tą panią nauczycielkę przywołasz, która mówi, nie biegaj, bo zrobisz sobie krzywdę, nie wstawaj się na nogi, bo spadnie na ciebie i zrobi ci krzywdę, albo nie popychaj kolegi, bo jemu zrobisz krzywdę, i jak to przełożysz na takim elementarnym poziomie bezpieczeństwa na organizację, na każdą firmę, i zaczniesz dbać o takie rozumienie BHP, to jest naprawdę mnóstwo do zrobienia. I od tego wychodząc pokazujemy, co my, każdy z nas może zrobić. A gdy robimy to metodami aktywizującymi, no to nudno nie jest. Ale poczekaj, bo to taki ciekawy przykład. Dlaczego przeniosłaś przedszkole do firmy? Czy to jest tak, że już jesteśmy na takim etapie rozwoju cywilizacji, że musimy dorosłego człowieka traktować jako dziecko i mówić mu nie biegaj, nie rób tego, nie rób tamtego, wiesz, wkładaj okulary, wkładaj rękawiczki, czy po prostu nie możemy sobie uznać, że każdy dorosły jest odpowiedzialny i to gdzieś tam do jego obowiązków powinno zależeć własne bezpieczeństwo i tak dalej? To ja ci odpowiem w niekulturalny sposób, pytaniem na pytanie. A lubisz się bawić? Lubię się bawić, bardzo lubię się bawić. Coraz bardziej lubię się bawić. No właśnie, i każdy z nas chyba jest troszkę dzieckiem, mimo że zaprzeczamy, ubieramy się w te poważne gęby gombrowiczowskie czasem. Natomiast oczywiście w każdym z nas drzemie troszkę dziecka. Jeżeli my sięgniemy do naszej takiej podstawowej, elementarnej ciekawości świata i tego fanu, który każdy z nas gdzieś tam chce mieć jednak w życiu, no to można zdziałać cuda. No dobrze, czyli co, ponieważ w każdym człowieku jest dziecko, to każdy marzy o tym, żeby, nie wiem, zrobić ze szlifierki super broń strzelającą, obracającymi się tarczami i robić sobie albo być super bohaterem, najlepszym, najszybszym, najbardziej efektywnym. Dokładnie. Przy okazji nie robić sobie ani innym krzywdy. No dobra, czyli zajmujesz się edukacją, działasz, zarządzanie, BHP. Czy coś jeszcze pominąłem? No tak, no doradztwo kadrowe, strategiczne, biznesowe dla wielu podmiotów, firm zewnętrznych. No właśnie,
No właśnie, no to o tym porozmawiamy. To doradztwo zawodowo-strategiczne, więc co to tak na dobrą sprawę znaczy? Doradztwo, no bo ja sobie wyobrażam, okej, okay, firma, no to firma, ktoś ma, poczekaj, firma, no to jest firma, firmę ktoś stworzył, więc on sobie ją stworzył, ona urosła i on się na biznesie zna i nagle przychodzi Aneta, która mówi, nie, ty się nie znasz na biznesie i ja ci tutaj doradzę strategicznie, gdzie twoja firma powinna iść i tak dalej, wiesz, to mi tak trochę nie gra. Wcale się nie dziwię, bo to tak nie działa. Rzeczywiście to tak nie działa. To nie ja przychodzę, tylko to do mnie gdzieś tam ktoś trafia przez różne kanały i prosi, i pyta, powiedz mi po pierwsze, jakie są prawne możliwości, bo to przygotowanie prawne jest bardzo ważne, a wbrew pozorom ja bardzo ubolewam, nie ma takich obowiązkowych kursów dla ludzi, którzy chcą założyć firmę, tak, jak zarządzać ludźmi, jakie są prawne aspekty. My wszystkie te informacje zdobywamy na własną rękę. No i tutaj właśnie jestem chociażby ja, tak, gdzie zaczynamy od tego, co ty w ogóle możesz człowieku, żeby to było po prostu legalne. Jak zatrudnić pracownika, jakie obowiązki masz z tym związane, a później odkrywanie misji, wizji, trochę elementów coachingu w zarządzaniu. Więc w ten sposób. To ja pytam. To ja nie udzielam odpowiedzi. Ja po prostu pytam. Ewentualnie pokazuję możliwości. Okej, czyli jak już ktoś w biznesie się nie ogarnia za bardzo, no bo tak... No mi się wydaje, że biznes to jest tak jak trochę jazda na sankach, gdzie ten właściciel, jak już odpali te sanki i jedzie z górki, to już nie wiadomo, to już nie za dużo ma pole do sterowania, nie za dużo od niego zależy. Od niego zależało to, którą górkę wybierze i w którą stronę będzie jeździł, tak? A jak już ta firma ruszy, no to czasami oni chcą pchać te sanki, a czasami ta firma ich ciągnie i oni sobie nie dają radę i starają się jakoś, nie wiem, aerodynamicznie tylko trochę tak przysterować tymi sankami. I kiedy już te osoby tak się, nie wiem, trochę gubią w tej działalności i szukają rzeczywiście jakichś konkretniejszych informacji, kogoś, kto ma większe doświadczenie w ogarnianiu takiej większej drużyny pierścienia, no to gdzieś czasami trafię ja na ciebie i mówi: Aneta, mam już tyle tych pracowników, jest jeden wielki bałagan i jeszcze 10 osób poszło mi na zwolnienie i nie mam pojęcia, co mam robić. Tak, takie sytuacje też się zdarzają. To nie jest tylko rozwój, to są również problemy. Więc wtedy też szukamy przyczyny, bo wszystko ma gdzieś swój początek. Więc co się dzieje? Ustalamy. I tutaj naprawdę bardzo długa praca. Bardzo długa praca, wymagająca zaangażowania tak naprawdę wszystkich trzech stron, ponieważ ja jako taka osoba, która może dać wskazówki, to po pierwsze, ale przede wszystkim właściciel i pracownik, ta relacja między nimi, co się dzieje w organizacji, co stoi jeszcze w tle. Więc tutaj tego szukamy, staramy się znaleźć rozwiązania optymalizacyjne też nieraz, bo czasami to tak rzeczywiście wręcz trzeba. Natomiast bardzo często brakuje kierunku wizji, misji rozwoju. Czasem jest tak, że ten rozwój zaskakuje samą firmę i z tym sobie firma na przykład nie radzi. Pracownicy również, bo startują z maleńkiej firemki, a nagle jest gigantyczny kolos, tak, do udźwignięcia. Zupełnie inne sposoby zarządzania, zupełnie inne sposoby pracy, inne relacje i zespół też nie nadąża czasami. Więc tutaj tak naprawdę nie ma takich samych rozwiązań. Każda jedna firma, każdy jeden człowiek, to jest indywidualna praca. Ale poczekaj, powiedziałeś, że często nie ma misji i wizji. Mi się te dwie rzeczy, tu, wiesz, z jakimiś nudnymi dokumentami, których nikt nie czyta, kojarzą. Powiedz coś więcej o tym, bo ja mam swoją teorię, ale najpierw chciałem usłyszeć od ciebie, dlaczego w tych firmach, które gdzieś tam od małego rosną do dużego, jakoś tak dużo ludzi, dużo specjalistów, którzy również być może wcześniej tworzyli jakieś większe firmy, jak tak analizuję przy tych rozmowach, przy piwie i tak dalej, to bardzo często się spotykam z tym, że no nie ma misji, nie ma wizji i tak. Ale jak to nie ma? Jest, przecież stworzyłem tą firmę od małego, wiem, w którym kierunku idę, już zatrudniam 100 osób, a zatrudniałem jedną, no przecież jest jakiś kierunek, misja, chcę coś osiągnąć. Więc dlaczego często się tak powtarza, że no nie ma misji, nie ma wizji i tak? Po co to jest ważne? Okej. Ty znasz swoją misję i wizję, prawda? Swojej firmy, organizacji. Zazwyczaj to jest tak, że właściciel też ją zna. Tylko pytanie, czy zna ją każdy jeden pracownik? No tak, ale... Czy on się z nią utożsamia? Wartości się spotykają, rozumiesz? Tutaj chodzi o komunikację bardzo często, tak? Gdzie gdzieś tam pracownik przychodzi tylko i wyłącznie po to, bo trzeba pracować. Nie jest zaangażowany w swoją pracę. Nie jest to spójne z nim. On nie chce się rozwijać. A firma na przykład ma przeogromne parcie na rozwój, albo w drugą stronę pracownik bardzo szuka
wyzwań i bardzo chciałby coś dużego zrobić. No ale jednak pracodawca mówi, nie, wiesz, czasy ciężkie, może niekoniecznie. No więc też po pierwsze ta kwestia komunikacji, a po drugie spójność celów, rezultatów, no i zgodnie z wartościami naszymi. Bardzo często robimy takie ćwiczenie na wartości. No i teraz widzisz, bardzo prosty przykład. Jeżeli na przykład znasz taką inicjatywę jak Runmageddon, takie biegi, wiesz, okay, pływanie, w błocie taplanie i okay, tak dalej. Dla ludzi, którzy nie lubią zdrowia, tak. No więc właśnie. I teraz zobacz, jeżeli dla ciebie największą wartością będzie zdrowie, święty spokój i stabilizacja i bezpieczeństwo. I miałbyś przyjść jako główny menadżer rozwojowy do firmy, organizacji, inicjatywy jakąś Runmageddon, gdzie pociągniesz tą firmę? No nie poszukasz nowych dróg, tak? Że może na pustyni jeszcze zrobimy, tak? Nie rozwiniesz tego. Rozumiesz? Więc tutaj też jest bardzo często taki kłopot właśnie na etapie tych naszych podstawowych rzeczy. Niespójności celów, wartości. No i w związku z tym albo nieznanie misji, albo niezgadzanie się z nią. Ale poczekaj. Ale to ten właściciel, skoro już stworzył tego Armagedona, wiesz, na początku jakaś mała impreza, bieganie po podwórkach, tak? Potem większa, no to on już chyba jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu i kieruje tą firmę armagedonową w odpowiednim kierunku. A teraz na pustyni, a teraz na Arktyce, a teraz pod wodą i sobie ludzie biegają, tak? Więc no chyba jest jakaś wizja wyznaczona i ona funkcjonuje. Nie, no pewnie, że tak, tylko widzisz, no każda organizacja jednak ma co do zasady poszerzać swoje pole działania, rozwijać się, tak? Mhm. W związku z tym powinniśmy poszukać takich ludzi, tak jak robił Jobs. On zatrudniał mądrzejszych od siebie, on się tego nie bał. Więc poszukajmy kogoś, kto myśli inaczej, tylko grajmy do jednej bramki. Może się tego nie bał, a może to nie było po prostu takie trudne, bo Jobs był wariatem po prostu, tak? I, któremu, wiesz, córka napisała list, że popełnia samobójstwo przez niego, więc nie wiem, czy to jest, wiesz, czy to trudno znaleźć kogoś mądrzejszego od niego. Nie, no jasne, chodzi mi tylko o to clue, tak? Że gdzieś tam bardzo często jest tak, szczególnie na etapie, jeżeli otworzymy jakąś firmę, ona nam fajnie się wstrzeli w rynek, szybuje do góry, no to my już jesteśmy super bohaterami, wszystko wiemy, tak? I teraz to my będziemy karty rozdawać. Tak. I jak tu nagle dać swoje pole komuś, kto na przykład jest w stanie naszą firmę wynieść na rynki zagraniczne? Ja się na tym nie znam. Albo tak tylko mówi, że potrafi. No właśnie. No właśnie, jak tu ocenić, czy on mówi, że potrafi, czy potrafi, bo ja często jak tak, no dużo ludzi jest wokół nas, czytam sobie opisy różnych osób i te strony wizytówki, takie te landing page, takie osobiste i tam młody, szybko rozwijający się i tak dalej, te teksty wszystkie, to ja mam wrażenie, że to nie jest to, jakim ktoś jest, tylko jakim chciałby być, a skoro chciałby takim być, to znaczy, że takim nie jest, więc jeżeli ktoś tam opisuje siebie w jakiś tam tego, że ja potrafię na rynki zagraniczne, ja potrafię to, tak na dobrą sprawę, przeważnie to nie do końca jest prawda. Nie masz takiego wrażenia? Okej, ale jest takie fajne zagranie, że sprawdzam. Jest takie fajne zagranie w pokerze, sprawdzam. Tak jest. Weźmy go na chwilkę, niech on pokaże, niech on się wylegitymuje jakimikolwiek sukcesami, chyba że stawiamy na młodych, tak? No więc no, u nas się będzie uczył pewnych rzeczy. Ale jeżeli szukamy kogoś konkretnego, który mówi, że ma takie umiejętności, a nie inne, po prostu go sprawdźmy. Czasem kosztowne, czasem ryzykowne, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak? No tak by to wychodziło, tak? Ale z drugiej strony biznes nie polega na ryzykowaniu, tylko właśnie na zmniejszaniu tego ryzyka, na unikaniu ryzyka, no bo kto ryzykuje, no to wiesz, prędzej czy później będzie miał wypadek i ciągle tylko myślimy, co zrobić, żeby zarobić, ale nie było ryzykowne i żeby to ryzyko ograniczyć. Więc chcemy zmniejszać ryzyko, tak? O ile możemy. Widzisz, no z jednej strony tak, a z drugiej strony cała idea przedsiębiorczości polega na umiejętnym obcowaniu z niepewnością i z ryzykiem. No przecież ciężko jest zrobić coś, co jest już dawno przez 50 tysięcy innych zrobione, tak? Łatwiej jest zaryzykować, okiełznać tą niepewność, inaczej, to jest trudniej, ale jest większa szansa na sukces.
Dokładnie, czyli zmniejszamy ryzyko poprzez to, że działamy. Dobra, to wracając do tej misji, wizji, to mi się tak zawsze wydaje to, co powiedziałeś, że ten właściciel, to on może wie, gdzie tam chce iść, jakie tam ma marzenia, jak sobie wizualizuje tą całą działalność swoją w przyszłości i tak dalej. Myśli o tych rzeczach, które będą za 10 lat i tak dalej. Tylko jest taki problem, że to trochę nie spływa w dół. Nie spływa w dół i być może pracownicy nie wiedzą albo nie chcą tego wiedzieć, bo to te też jest tak. I niestety w wielkich korporacjach to się bardzo często ogranicza do jakichś dokumentów, które mówią, no nie wiem, jesteśmy siecią sklepów marketowych i żeby każdy miał tam tańsze jedzenie i mamy taką misję, tak? I sobie przychodzi taki pracownik i już żyga tym po prostu napisem wszędzie, tak? Bo bardzo rzadko stoją za tym jakieś takie, no nie wiem co, takie, no trudno jest wywołać po prostu w kimś drugim jakieś takie uczucie przynależności do grupy, dzielenia się tą samą wizją. No chyba, że się ma firmę, która wysyła rakiety w kosmos, no to może tutaj już gdzieś tam możemy zarazić, wyślemy człowieka na Marsa, tak, kiedyś tam. Ale w takich przeciętnych, nie wiem, warsztatach, w restauracjach, no to cholera, trudno jest coś takiego tak działać, tak zarządzać, tak tworzyć tą misję, wizję, ale nie w postaci dokumentu, tylko żeby być taką osobą, która zaraża, takim pozytywnym wariatem, gdzie po prostu jak człowiek staje się częścią zespołu, to wie, że ten właściciel, ten szef, on wszystko odstawi na bok i nie będzie spał, nie będzie żar, bo gdzieś tam chce dojść, a jak on gdzieś tam dojdzie, ten psychopata, wiesz, który nie spędza czasu z dziećmi, z rodziną i tak dalej, tylko ciągle haruje, bo sobie wymyślił, że zrobi sieć franczyzową na całą Polskę, i jak on ten tam gdzieś dojdzie, to ja pomagając mu też dojdę daleko, tak, bo na każdego miliardera przypada setki milionerów, tak, które gdzieś tam cała ta organizacja idzie do góry. I to jest chyba taka sztuka, jak przekazywać to, tą pasję, tą chęć działania, chęć dążenia, to takie zarażanie, czyli przekonanie tych ludzi, którzy z nami współpracują, że nam rzeczywiście zależy do czegoś, żeby do czegoś dojść, a niekoniecznie, że tak sobie mamy tą firmę, bo mamy i jak mamy tę firmę, to ją mamy tylko po to, żeby jeździć na wakacje i mieć pasywny dochód i tak dalej, i tak dalej. Marzenia. Nie, żartuję. Rzeczywiście, wiesz, myślę, że ilu osób byś zapytał, tyle odpowiedzi by się pojawiło, bo tu naprawdę jest mnóstwo możliwości. Natomiast dla mnie taką najprostszą rzeczą to jest po prostu bycie wiarygodnym w tym, co się robi. Jeżeli ty żyjesz i to jest twoja pasja i pokazujesz, że to jest rzeczywiście coś, co jest dla ciebie naprawdę rzeczą, która ci daje ogromne spełnienie, do tego jeszcze możesz tym samym zarazić innych, ale właśnie tylko i wyłącznie przez swój przykład. Jeżeli z ciebie płynie ta energia, a wierz mi, że jeżeli człowiek robi to, co kocha, do tego mocno w to wierzy i jest przekonany o słuszności tego, jeszcze angażując do tego innych, to z niego płynie taka piękna, cudowna energia, którą po prostu widać. Ja bardzo często sama, całkiem niedawno zamknęłam firmę, bardzo często obserwowałam to u moich pracownic, gdzie zawsze moja praca była moją pasją. Nieraz były bardzo trudne, terminy nie do przejścia wręcz, ale zawsze one gdzieś tam, widząc moje zaangażowanie, nawet nie było mowy, żeby, ja nawet nie prosiłam, żeby zostały na przykład dłużej w pracy, bo one widziały, że ja sama gonię jak z piórkiem, że kręci mnie to strasznie i że wracam na przykład coś, co nie jest w porządku, nie jest jakościowo w porządku, trzeba to poprawić, gdzie można by to było już posłać, niech jest święty spokój, tak? Ale jednak one, widząc, jak ja pracuję z tymi detalami, one same wychodziły przed szereg. Mówię, że to może my to poprawimy jeszcze, a może by to było ładniejsze, bo nas to też cieszy. Więc gdzieś tam samo zaangażowanie w samej osoby bardzo dużo daje. Gorzej, jeżeli jest przeogromna firma i nie ma kontaktu z bezpośrednimi przełożonymi, albo jest, a oni są naprawdę nie w porządku. No to tu jest znacznie, znacznie. No z bezpośrednimi przełożonymi albo z właścicielami, tak? No bo to, no jednak no ten właściciel, on ma tego bzika i chce gdzieś tam dojść, a potem to tak zawsze się trochę traci, jak na energii zawsze się trochę traci, przekształcając energię cieplną i tak. Ta skuteczność. Co, my myślisz, że może przyjść do firmy człowiek, który gdzieś tam bardziej mu będzie zależało na działalności tej firmy niż właścicielowi?
ale są tacy pasjonaci. Ja sama znam przynajmniej dwóch, w tej chwili dwóch mi przychodzi do głowy. Ty są i... tak totalnie zakręceni na punkcie właśnie osiągania gdzieś tam, wiesz, realizowania zadań, wyzwań, celów, którzy jeszcze podbijają misję i wizję przedstawiciela, mają tak ogromną wewnętrzną motywację i dzięki temu również motywują innych, więc naprawdę jest coś takiego możliwe. To nie jest częste i ciężko wtedy, znaleźć. I wtedy to jest powód do tego, ale... żeby ich zwolnić chyba, nie? A dlaczego? No bo jak nie realizują misji właściciela, ani wizji, tylko gdzieś tam, wiesz, w innym kierunku idą i tak dalej, może w bardzo bliskim kierunku. Nie, pewnie, że tak. Jeżeli właściciel ma wizję rozwoju firmy i zatrudnił sobie, załóżmy, jakiegoś menadżera do spraw handlowych, może do spraw handlowych mówi bardziej, więcej, tutaj wszystko nam leży, zróbmy więcej, bardziej, mocniej, wyjdźmy jeszcze gdzieś, gdzie nas nie było, otwórzmy nowy segment. Ale nie zaniedbujmy starego. I tworzy zupełnie nowy system motywacyjny, tchnie nowe życie w każdych następnych handlowców. To oni nawet nie mają kontaktu bezpośrednio z właścicielem, są tak zarażeni tym dyrektorem, tym jego podejściem, tą jego motywacją, tym bardziej jak jest bardzo bliski i stały kontakt. A to już nie jest trudno. Okej, okay, czyli chcesz powiedzieć, że są tacy ludzie, znalazłaś, masz dowód, sprawdzam, tak, teraz ten poker, ten sprawdzam, tak? Pewnie. Okej, okay. Wspominałaś, że zamykałaś firmę, czemu zamykałaś działalność? Co się stało? Powiem ci szczerze, za mało mnie było, żeby wszystkie moje obszary zaspokoić, a nie lubię byle jakości. Więc ja prowadziłam w pewnym momencie tak naprawdę pracę na trzy etaty, bo gdzieś tam z pasji wyrósł kolejny etat, z kolejnej pasji ona się przerodziła w jeszcze inna rzecz i tutaj to wykładanie, tak, które mnie pochłonęło bez reszty i te szkolenia. I po prostu zwyczajnie nie było mnie już i ani dla domu, ani dla firmy tej stacjonarnej. No więc nie, za dużo. Ja też chcę żyć, wiesz? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Żyć, to... Więc też chcę, tak, chcę czerpać troszkę radości z tego życia. Wiesz, a nie gonić jak ten chomik w kołowrotku. Chociaż i tak mam mnóstwo aktywności, ale to już jest też inne podejście. Tak, już gdzieś tam w inną stronę to się wszystko kierunkuje. Same pozytywne emocje, mniej pracy bezpośredniej na miejscu codziennej, regularnej z ludźmi, w sensie produkcyjnym, tak? Więc to, czy coś się stało? Nie. Po prostu gdzieś taki moment przyszedł. Wypaliłaś się. Nie, nawet nie, ja bardzo kochałam tą pracę, tylko wiesz, jeżeli tego jest tak dużo, to w tym momencie oceniasz, w czym się najlepiej czujesz, w czym jesteś najlepszy i co tak naprawdę chcesz robić, co ci daje najwięcej wspólnych wartości razem ze swoim życiem osobistym i zawodowym, bo dla mnie ta harmonia jest bardzo, bardzo ważna. Za dużo pracy, za mało domu, źle, za dużo domu, za mało pracy, też źle, więc trzeba to wypośrodkować i stąd właśnie padł wybór akurat na ten profil mojej działalności. Taka świadoma decyzja, że taka, mam takie wrażenie, bo wiesz, są trzy, z firmami są ogólnie trzy scenariusze, tak, że najgorszy jest taki, że firma działa. Najgorszy jest taki, że firma po założeniu sobie działa, ale nie działa tak, żeby jakoś tak, wiesz, żeby aż nas ciągnęła do przodu, żebyśmy stracili kontrolę nad nią i wiesz, i rosła i w ogóle. Że to nie by był taki, wiesz, taki super jednorożec, który się tam raz na jakiś czas trafia. Ani też, no szkoda ją zamknąć. No to działa, funkcjonuje, coś tam robimy, ale już kilka lat na tym samym poziomie albo wzrost taki malutki. To jest najgorszy scenariusz. Drugi najgorszy, czyli ten środkowy, jest taki, że po prostu uruchamiamy firmę i ona się zamyka za pół roku, za rok, no bo rzeczywiście nie trafiliśmy w rynek. To nie jest takie znowu złe, no bo nie mamy tych emocji, a może w przyszłym miesiącu się coś odmieni, a może ten kontrakt, a może to tylko jasno na czarnym wynika nam z Excela, nie, cholera, trzeba zamykać i przeprosić się z Panem Bogiem, wrócić na etat, cokolwiek zrobić innego, albo jakąś inną działalność. No i oczywiście najlepszy scenariusz to jest taki, że no ta firma wystrzeli
wywołuje, tak? Być może idzie jako tako, ale coś zmieniliśmy i nagle wystrzela, że rzeczywiście idzie to wszystko do przodu. Czy dobrze diagnozuję, że gdzieś miałaś ten taki najgorszy scenariusz? Że, tak, że tak. Fajnie było, fajnie było, pozwalało to fajnie żyć, fajnie się realizować, fajne rzeczy robić, ale poza tym, gdzie są te oddziały, gdzie są te franczyzy, gdzie jest ta władza, ta potęga? To troszkę też inaczej, ponieważ to jest branża ciuchowa, wiesz, jak jest z ciuchami, tak? Żeby robić coś fajnego, wypadałoby przestać świadczyć usługi, zacząć pracę nad własną marką. Nad własną marką, czyli zaangażować się bardziej w to, więc w związku z tym trzeba byłoby poświęcić raz, że więcej czasu, dwa, te moje pasje, czy dodatkowe BHP, doradztwo i już wtedy szkolenia, wykłady. I tutaj właśnie było to. Ja tę decyzję, słuchaj, podejmowałam przez 5 lat, to nie była decyzja jednego dnia. Obudziłam się, a co tam, wszyscy ludzie, dobra, jakoś to ogarniemy, zamykamy. Nie, 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 to bardzo mocno rozważałam, analizowałam od 5 lat. W końcu śmieję się bardzo, coaching prowokatywny, jeden ze znajomych mnie postawił na nogi, bo tak chodziłam, smęciłam, że wiesz, chcę to zamknąć, ale wiesz, no wiecznie, a to pieniądze, a to szkoda ludzi, a to wiesz, tyle lat, bo to 15 lat trwała ta firma, tak? I on tak patrzy na mnie i mówi tak, ale ty chcesz ją zamknąć czy nie? Ja mówię, no chyba chcę. To czemu tego nie zrobisz? Ty ciapo jedno. Jedno proste pytanie. Dokładnie. I wiesz, ja wróciłam do domu, zajęło mi jeszcze 5 roku rzeczywiście, żeby no też prawnie uporządkować. Też chciałam być w porządku w stosunku do ludzi, bo większość z nich pracowała ze mną od 15 lat, od samego początku. To też o czymś świadczy. Więc też nie chciałam się zachować źle, chciałam ich zabezpieczyć. Troszkę to potrwało, więc to 5 roku jeszcze poszło i niedawno świętowałam rocznicę już bez tej firmy. I powiem ci, to jest przeogromna zmiana. Przeogromna zmiana. A model tak, działania tam wymagał, żebyś ty to prowadziła? Czy nie, nie wiem. Bo przeważnie to ja, jak są takie firmy większe troszeczkę, no to po prostu jeden z menadżerów sobie to bierze, czy tam spłaca, nie spłaca, cokolwiek. No ja tak miałem kilka działalności, gdzie pooddawałem. Ja szukałam osoby. To był jeden z pomysłów. Ja szukałam osoby, która by to przejęła fajnie. Natomiast nikt się nie znalazł sensowny. To jednak, wiesz, była siatka kontaktów zagranicznych, które były realizowane tutaj. Zawód krawcowa, więc i bariera językowa, i bariera technologiczna, i bariera stricte typowo wiedzy biznesowej, tak? Zwyczajny lęk, obawa przed tym, jak to zrobić. I nikogo takiego nie znalazłam, a to byłoby najlepsze rozwiązanie. No, wtedy to jeszcze byś tak człowiek cieszył, że ta marka to wszystko idzie do przodu. No dobra, ale zaczęliśmy trochę od drugiej strony. Zaczęliśmy opowiadać, jak to się firma zamknęła, czy jak zdecydowałaś, że jednak najwyższa pora coś tam zmienić. Wróćmy do początku, czyli jak to było? Mamy Anetę, kończy liceum, technikum, cokolwiek, ma tą maturę i wielki, otwarty świat przed nią. I co wtedy Aneta chciała robić w życiu? Haha, no to chciała być nauczycielką języka polskiego od dziecka. To przedsiębiorcze zadanie, muszę ci powiedzieć. Bardzo. No ale widzisz, tak się poukładało, że już w połowie studiów na polonistyce, zgodnie z planami, otworzyliśmy firmę. Już z Marcinem, z Marcinem wtedy podjęliśmy decyzję o ślubie. I pewnie robiliście korepetycje z polskiego. Oj tak, no pomagałam, rzeczywiście, pomagałam, ale to już była ta właśnie firma, która niedawno się zamknęła. Gdzieś takie decyzje padły, wszelkie prezenty otrzymane na ślubie w postaci finansowej trafiły jako inwestycja, więc na podróż poślubną pojechaliśmy na obóz studencki, dało się, rozmnożyliśmy całe rzeczy. Rok później na szczęście uruchomiły się międzynarodowe wymiany, więc już pojechaliśmy w podróż poślubną za granicę i to była Sardynia, pamiętam jak dziś, więc naprawdę wow. Natomiast stamtąd to się wzięło, stamtąd ta firma się wzięła, no i później konsekwentnie. Czyli poczekaj, dopiero jak poznałaś przyszłego męża, to gdzieś się zaraziłaś przedsiębiorczością, można to tak skonkludować? Nie. Czy wcześniej też myślałaś, że w przyszłości będziesz prowadzić? No, chciałaś zostać nauczycielką, a 2 lata później prowadzisz firmę i nie chcesz być nauczycielką, więc no co tak striggerowało taki ruch, taką zmianę wizji, misji, tak? Czy jakkolwiek byśmy to nazwali? Bo to, no, no to jest
to w pewien sposób, no nie chcę powiedzieć, że przykre, ale taki trochę błąd, że no te 2 lata studia, już naczytałaś się tych książek i te dyktanda umiałaś robić dobrze, no to jest dobrze skręcić i wybrać tą właściwszą drogę, z której się jest bardziej zadowolonym, ale z drugiej strony to jest pewnego rodzaju no, błąd kariery, tak, bo mogłaś się sfokusować wcześniej i być 2 lata wcześniej, no wiesz, o co mi chodzi. Jasne. Wiesz co, mnie to było tak, że ja pochodzę z rodziny, gdzie mama założyła firmę na początku chyba mojego liceum, o ile dobrze pamiętam. Zawsze rodzice pracowali na więcej niż jednym etacie. Zawsze szukali czegoś więcej, czegoś bardziej. Więc ja również od dziecka, wiesz, od dziecka Oriflame'y jakieś, wiesz, MLM'y, jakieś spotkania, organizacja eventów, tego typu rzeczy, więc zawsze gdzieś tam to miałam we krwi. Natomiast wiesz, te studia skończyłam, ja nawet byłam w szkole na praktykach. I wtedy podjęłam decyzję, że nie, że jednak chyba wolę gdzieś tam na własnych warunkach, wiesz. Okej, czyli coś nie grało i co, od razu myślałaś o tych, o to szyciu i o takiej tego typu firmie? Tak, to zostało otwarte jak gdyby jako kalka, jako oddział firmy mojej mamy. A, okej, tak to funkcjonowało. No bo tu wiesz, no akurat nie było ryzyka. Czyli co, rodzice otworzyli działalność i rynek zaczął ssać i trzeba było więcej produkować? Tak. Dobrze kombinuję? Dokładnie tak. A co, nie dało się więcej w tej siedzibie firmy tam u rodziców większą produkcję zrobić? To musiał być jakiś oddział? Ale pewnie, że się dało, ale to wiesz, ja bardzo zawsze chciałam swoją firmę, chciałam się tego uczyć, więc dlaczego nie? Zaczęłam od razu z wysokiego C, w pierwszym dniu zatrudniłam 17 osób, wcześniej zweryfikowanych, tak, i ruszyliśmy, a że budynek był, pieniądze z wesela były, więc maszyny się kupiło, kontakty były. Jaka tu niepewność, jakie ryzyko? No rodzice no, zapewniali prostu ten kontrakt na start, można by powiedzieć, tak? Tak. I co? I pieniądze od rodziców pozwalały gdzieś tam utrzymać to wszystko bez kosztów, a dalej no to już sobie szukasz kolejnych wyzwań, kolejnych zleceń, żeby sobie na tą szynkę do chleba zarobić, a niekoniecznie na sam chleb. Trochę tak, że z małą różnicą, pieniądze ze ślubu, a nie od rodziców. Znaczy nie, mówię odnośnie tych kontraktów, no bo wiesz, w każdej działalności jest tak, no trzeba mieć takie główne źródło, no nie chcę powiedzieć zysku, ale takiego, żeby mieć co robić po prostu, taki przemiał, żeby mieć, a zarabia się na takich ekstra, niekiedy super fajnych obok kontraktach, gdzie się tak ekstra zarobi, ale nie można doprowadzać do firmy do takiego stanu, gdzie wiesz, co pół roku walczysz o jeden kontrakt, jak nie masz tego jednego kontraktu, to musisz firmę zamknąć, tak, więc to jest taki core, nie, tą główną działalność. Nie, my w drugą stronę, bo gdzieś tam zaczęłyśmy od klienta polskiego. Po kilku latach pojawił się klient zagraniczny i gdzieś tam, nie wiem czym, myślę, że jakością i terminowością świadczonych usług, przyciągałyśmy następnych klientów. I u nas to było wręcz w drugą stronę, tak? Że zawsze tej pracy było za dużo. Więc bezpieczeństwo było, tak, bezpieczeństwo było, fajne topowe marki się pojawiały, szłam do naprawdę znanych, fajnych marek, opierałam niektóre znane osoby, więc to rzeczywiście dawało pewną satysfakcję. No ale tak jak mówię, po drodze gdzieś tam drzemało to nauczycielstwo w nieco innej formie realizowane w tej chwili. No i tak się jednak ta pasja upomniała o mnie po czasie. Okej, no ale skoro mieliście zawsze więcej rzeczy do roboty, czyli powiedzmy sprzedażą nie musiałaś za bardzo się przejmować, tak. Większe wąskim gardłem pewnie była produkcja, tak. Jakość i logistyka i to, co się wiąże z takim już zarządzaniem niekoniecznie ze sprzedażą, a większość ludzi ma problemy ze sprzedażą, tak? No bo jakby potrafili więcej sprzedać, no to by mieli większe firmy. Ty miałaś trochę odwrotny problem, więc czemu to tak nie rosło, wiesz, 17 ludzi, potem 170, potem 1700 i wiesz, potem hala w Chinach i na Ukrainie, bo tam podobno dużo szwaczek jest bezrobotnych. W Polsce to już ich nie ma. Gdzie była ta bariera, że no jednak było dużo zamówień, no ale nie realizowaliście, wiesz, tak odpowiednio dużo? No widzisz, ja oprócz tego, że jestem kobietą, żoną, jestem mamą, więc przyszedł czas, żeby gdzieś pomyśleć o dzieciach, żeby urodzić te dzieci i żeby zaopiekować te dzieci. I było po prostu bardzo mało czasu i świadoma decyzja, że nie, że absolutnie rozwijamy.
Nie słyszę cię. To się nazywa delegowanie wtedy, tak? No bo to wiesz, no podręczniki, no tak. Wiesz, podręczniki lektury nam mówią, wiesz, czterogodzinny tydzień pracy i tak dalej, nie? I tak dalej, więc no to... Tak. Nie, no jasne, od rzeczy wykonawczych ja nie umiem szyć. Ja nigdy nie potrafiłam szyć, więc od takich rzeczy rzeczywiście ja miałam gdzieś tam ludzi na miejscu, ale ja zawsze chciałam sama tą firmą kierować, wiesz, w porozumieniu jak gdyby dwoma firmami, bo to w porozumieniu z mamą zawsze doszło równolegle, więc to zostawiałyśmy sobie. I zawsze jak nie ja, to ona, ale przyszedł ten moment, tak jak powiedziałam, rodziłam dzieci, więc ten czas no macierzyńskiego nie było, no bo przecież jak? Kiedy jest firma, tak? Więc z dziećmi gdzieś, ale też fajnie, bo od początku uczone, wiesz, przedsiębiorczości. No i właśnie tuż po urodzeniu pierwszego dziecka postanowiłam sama zająć się szkoleniami, co prawda, BHP-owskimi wtedy, więc ta pasja nauczycielska. No i to mnie później pochłonęło. Później podnosząc kompetencje, podnosząc, trafiając na jedną podyplomówkę, drugą, trzecią, kolejne pasje się uruchomiły, które zdeterminowały w tej chwili moje życie. Okej, okay. Czyli z bieżącego działania przerodziłaś się w taką osobę, która teraz więcej daje, więcej opowiada. Jesteś jedną z niewielu, że tak powiem, wykładowców zarządzania, która rzeczywiście kiedyś czymś zarządzała. No tak, i takich najbardziej cenię, powiem ci. I wcale nie jest tak niewielu. Praktycy jednak, wiesz, rządzą. Akurat na uczelniach, z którymi ja współpracuję, zazwyczaj to jest praktyczne przełożenie. Rzadko kiedy ktoś chce teoretyka, który poczytał książki, wie jak to zrobić, ale sam nigdy tego nie robił. No to przepraszam cię bardzo, ale skąd ja wiem, że mówisz prawdę, że to działa? No bo ma na przykład bardzo mądry napis z przodu. Doktor. Świetnie. No dla niektórych to jest bardzo świetne. Dla niektórych to jest bardzo świetne, naprawdę. Żeby było jasne, ja nie neguję, absolutnie. Absolutnie. Tylko to jest podstawowa jedna różnica. To jest właśnie jak w tym pokerze sprawdzam. Jeżeli masz czysto teoretyczną wiedzę, to ja lubię sprawdzić, dotknąć, powąchać, poczuć, czy to rzeczywiście działa, czy nie. Albo widziałam w jednej firmie, albo zobaczyłam kogoś innego, albo sama u siebie to przerobiłam. I wtedy ja mogę mówić o czymś. Przykład najprostszy z możliwych, zarządzanie sobą w czasie. Czytałeś milion książek Tracy'ego, wiesz jak masz priorytety ustalać, wiesz jak masz planować dzień. Ale sprawdziłeś, działa? No więc właśnie, to jest... Przekładając na bardzo prosty znaczy, mod. Ja nie mam jeżeli problemu z zarządzania sobą w czasie, bo ja mi się wydaje, że jestem całkiem dobrze zorganizowany i nawet to, że w pewnych dziedzinach nie jestem zorganizowany, to bardzo, bardzo dobrze działa i nie chcę tego zmienić. Na przykład taka jedna z takich większych zmian, kiedy taką małą firmę prowadziłem, teraz już tak pod 40 osób gdzieś tam u nas na stałe coś tam ogarnia, tak? Czyli no tak całkiem spora zmiana, nie? To ja pamiętam, jak zaczynałem, to wszystko mailowałem z ludźmi, miałem wszystkie maile na bieżąco, setki maili, może 100 do 200 dziennie potrafiłem gdzieś tam odpisać, wszystko było na bieżąco. A dzisiaj z tego wszystkiego na maile to tak raz na tydzień sobie spojrzę, odpiszę, chyba że mi tam, wiesz, jakaś flaga się wyświetli, że to mail od kogoś z zespołu, jakiś taki ważniejszy. I tak po prostu, wiesz, daję z tym ciała, ale to wtedy, to wtedy powoduje, że te pewne sprawy, które były do mnie kierowane, po pół roku już ludzie się przyzwyczaili, żeby to przekierować, się zapytać kogoś z zespołu, bo on zna lepszą odpowiedź, bo ode mnie to będzie musiał czekać długo i tak dalej, więc jak jest taka szybkie pytanie, szybka odpowiedź, to mało kto do mnie kieruje takie maile. Do mnie raczej takie sprawy strategiczne, coś co jak poczeka tydzień, to po prostu się nic nie zmieni. No to jest właśnie dokładnie to, o czym ja powiedziałam, zarządzanie swoim czasem. Bo ty delegujesz te zadania po prostu, czyli ty swój czas poświęcasz coś zupełnie innego, robisz to z pełną świadomością. Wiesz co, i tutaj mam pewny zgrzyt, wiesz, Adeta? Tutaj mam właśnie z tym, bo tak, to by wymagało jakiegoś takiego mojego świadomości. Okay. Wiesz co, to by wymagało pewnego takiego zaangażowania świadomości. I ja tak trochę kiedyś też tak próbowałem, nie? Ty będziesz robił to, deleguj, wiesz, wytłumaczę ci o co chodzi, ale wymyśliłem bardzo fajną technikę, którą już kilka razy sprawdziłem, bardzo fajnie działa, nazywa się tumiwisizm. Tak to nazwałem. Czyli jeżeli mamy taką sytuację w firmie, że no jest jakiś zespół ludzi, tak? I ten zespół ludzi może nie do końca tworzy zespół, albo nie ma jakiegoś takiego lidera, albo wszyscy tobie zawracają głowę, że cukier się skończył, nie? Nie mam czym kawy posłodzić w biurze, cukier się skończył, nie? Że po prostu jakoś to towarzystwo, no
samo się gdzieś tam nie organizuje, to po prostu wtedy trzeba zniknąć, wyjechać i po prostu poczekać, aż te problemy same się rozwiążą. Tak, czas leczy rany, czas rozwiązuje problemy, więc jeżeli ciebie w firmie nie będzie, a skończy się cukier, to na pewno ktoś, komu to najbardziej przeszkadza, w połączeniu z tym, kto ma jaką prokrastynację, w połączeniu z tym, kto jest jak bardzo kreatywny i te wszystkie zmienne się dołączą do siebie, w końcu ktoś powie, okej, to idę do sklepu. Ktoś, jak już raz podejmie decyzję o pójściu do sklepu, potem podejmie decyzję o tym, a potem zdecyduje, czy kupić, nie wiem, 200 czerwonego produktu, czy 200 zielonego produktu. I nie będzie do mnie już pytał się, czy 200 czerwonego, czy 200 zielonego. I się naturalnie lider z tego wszystkiego urodzi. Że mi się wydaje, że najgorsze jest, żeby to góra decydowała, kto tym liderem będzie, tylko tak po prostu rzucić kilku ludzi, dać im jakieś zadanie, na przykład takie, żeby firma nie upadła, i to naturalnie wyjdzie. Jeden słucha drugiego, drugi słucha pierwszego i to samo, po prostu samo. Więc wiesz, takie... Dlatego miałem z tym problem, czy to jest rzeczywiście zarządzanie, jakieś takie świadome delegowanie i tak dalej. Nie, mi się wydaje po prostu, że jak jest coś do zrobienia, jest grupa ludzi, to trzeba ich z tym zostawić i samo się załatwi. Miałeś wiesz, takie przemyślenie? Dziękuję. Świetne. Wykorzystam na zajęciach na pewno. Wielkie dzięki. Natomiast rzeczywiście często to tak jest, wiesz? Ja też czasami stałam na takim stanowisku, że tak naprawdę my robimy pewne rzeczy, po czym przychodzi ktoś, nazywa je, opisuje i one się stają jakimś faktem, o którym my później się uczymy. To troszkę tak jest. Tylko tak naprawdę ja gdzieś tam stawiam tą świadomość. Wiesz, nieświadoma kompetencja, a świadoma niekompetencja, trochę różnica. Więc ja lubię wiedzieć, lubię być uświadomiona i lubię uświadamiać innych. A co ty potem z tym zrobisz? Twoja bajka. Mi też mnóstwo, przez wiele, wiele lat bardzo dobrze szło intuicyjne zarządzanie. Nie miałam pojęcia o zarządzaniu. No i okej, to nie znaczy, że ja nie zarządzałam. Mało tego, powiem ci lepszą rzecz, jak uczyłam się trenerstwa, okazało się, że intuicyjnie wykorzystywałam metody, które są opisane, których się później uczyłam. Więc czasami to tak jest po prostu. Pewnie, że tak. Tylko większa świadomość, nazwanie, usystematyzowanie, być może weryfikowanie świadome pewnych celów, rzeczy, jest w stanie nam dać większe efekty w krótszym czasie. Bo ja je dostanę i albo przyswoję, albo nie. Więc znowuż optymalizacja czasu z kolei. No lepiej sobie poczytać i się dowiedzieć, jakie są te techniki, kto jak zarządza i tak dalej, co działa, co nie działa i że ten 4-godzinny tydzień pracy to może tak nie do końca to jest takie trochę funkcjonuje, nie? Okej, dobra, czyli wiemy, że co, na studiach firma rosła, potem tak troszeczkę się unormowała, pewnie też dlatego, że coraz więcej produkcji gdzieś tam przez Chiny, Bangladesz, jakieś takie no różna konkurencja się pojawiła, a u nas no, ludzi z umiejętnościami krawieckimi jest coraz mniej. Wszyscy by chcieli być programistami, a niekoniecznie chcieliby szyć. Co mi się wydaje, to jest bardzo ciekawe zajęcie, szycie po prostu. To jak moja córka poprosiła, znaczy nauczycielka mojej córki poprosiła, żeby przynieść na zajęcia ileś tam guzików, 15 guzików i dobry klej. Nie? Co ciekawe, poszliśmy kupić te guziki i pani musiała każdy guzik oddzielnie na paragon nabić. Jakieś nowe przepisy weszło, nie? Nieważne. I moja córka się mnie spytała, czy może spawarkę przynieść do szkoły, nie? Okej. Okay. No, jak ma być mocny klej, no to nie ma mocniejszego kleju niż to spawać. Tak? Ale... Do czegoś zmierzałem i mi wyszło z głowy. Nie wiem, zapomniałem, cholera, no. O tym zmianie, o tym czasie, o tym, że coraz mniej krawcowych. Właśnie, już wiem, wróciłaś mi wątek. Czyli, wiesz... albo jak znajomi się, wiesz, tak moje, że moje dziecko chodzi na, wiesz, na jakieś tam skrzypce, moje na balet, nie, i tak dalej, a ja mówię, a moje umie spawać. Na przykład, tak? I są teraz
pewne umiejętności, które, wiesz, są według mnie bardzo, bardzo ważne, a coraz mniej ludzi potrafi to robić i właśnie dlatego to są fajne umiejętności, bo mało kto potrafi to robić. I w tym jest wartość. I jak mi jakiś, wiesz, młodzi ludzie często mi mówią, że jak wziąć 20 tysięcy na początek biznesu? Ja mówię, 20 tysięcy, w jedne wakacje zarobisz 20 tysięcy. Bierzesz klej, bierzesz płytki, naklejasz ludziom płytki na ścianę i zrobisz 20 tysięcy w wakacje, może z wrześniem, bez najmniejszego problemu, jeżeli będziesz po 16 godzin to robił, bo nikt tego nie potrafi, bo jak się jest młodym, to gdzieś bardziej się chciało, nie wiem, grać na skrzypcach, a niekoniecznie nauczyć się takiej konkretnej roboty i w tym jest wartość, może no, to spawanie, czy tam kładzenie płytek dla chłopaka, ale dla dziewczyn też jest wiele takich umiejętności, które zyskują na cenie, na wartości, na tym, co można by robić w przypadku czarnego scenariusza. Bo jak nam firma wyjdzie, zrobimy karierę jako prawnik, doktor, cokolwiek, to jest fajnie, ale ja wiem, że gdyby mi coś tam nie wyszło, to ja zawsze mogę wziąć kielnię, zawsze mogę wziąć te płytki i sobie zapieprzając, tak sprzedając swój czas, niekoniecznie robiąc jakieś takie interesy, bardzo dobrze zarobić, bo po prostu mam jakąś umiejętność, którą nikt nie potrafi. I szycie, mi się wydaje, jest takim właśnie czymś. Zdecydowanie tak, ale zauważ, jakie piękne koło zataczamy. Trochę wracamy do tej niszy rynkowej, do tej umiejętności obcowania z ryzykiem i z niepewnością. Tak jest z biznesem. A tak jak ty powiedziałeś, jeżeli mamy cokolwiek niszowego, a w tej chwili mamy rzeczywiście taką sytuację w Polsce, że jest coraz mniej ludzi z kompetencjami tymi podstawowymi, dlatego jest kłopot z pracownikami. Gdzieś tam odeszliśmy od tej edukacji, uświadamiamy o wiele ważniejsze i czasami ciekawsze rzeczy, ale nie dbamy o podstawy. Nie było tego nauczenia o podstaw. I rzeczywiście, jak to mamy, to możemy zdziałać cuda. I to jest najlepsza sprawa, jaką można zaoferować dziecku. Czyli coś, z czym rodzice, ono rzeczywiście wyjdzie gotowe w świat. Ludzie, którzy zostali rodzicami pod koniec lat 90. dali ciała, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci? Ja nie wiem, czy ludzie, którzy wychowywali dzieci, czy tutaj nie trzeba mieć pretensji do systemu oświaty troszkę. Likwidacja tych szkół zawodowych, tak? Zauważ, kiedyś każdy potrafił. Jak się budowało domy chociażby? No ja wiem, sam tak budowałem. Aneta, ja pierwszą ścianę postawiłem w wieku 8 lat, w tym roku, co szedłem do komunii. Były to takie małe czerwone cegiełki, gdzie przez cały dzień je układałem jeden na drugim. Ojciec tylko musiał trochę przy drzwiach przyszlifować, bo się futryna nie mieściła, bo trochę krzywo mi tak trochę wyszło, no ale 8 lat, hello, nie? Okej. No zobacz, a w tej chwili jak budujesz dom? No właśnie. I właśnie dlatego rodzice wcześniej uczyli dzieci, brali na polowanie razem z sobą i uczyli polować, czy tam kłaść cegły, bo ich nie było stać na zatrudnienie profesjonalisty, no to sami się musieli uczyć i tak dalej. I być może nieświadomy, tak powiedziałeś o tych świadomych, nieświadomych kompetencjach, świadomie to oni myśleli tak, że zaoszczędzą trochę pieniędzy i nauczą się tego, bo mają więcej czasu niż pieniędzy, bo nie można było firm prowadzić i tak dalej, więc mieli trochę wolnego czasu, więc mówią, nauczą się murować, nauczą się, jak się kłaść płytki, a syn mi pomoże, bo co będzie robił, tak? A być może nieświadomie dzięki temu gdzieś tam raz, że uczyli jakiegoś fajnego zawodu, a dwa może jakieś kultury pracy, etyki i tak dalej. I to było takie wychowywanie nieświadome. I jak ja sobie tak patrzę, jeżeli już analizujemy te pokolenia najnowsze, to po prostu rodzice dają ciała, bo nie zajmują się takimi tymi nieuświadomionymi pozytywnymi zaletami takiego brania dzieci, pokazywania im, jak się pracuje, co można zrobić i angażowania ich do pracy, do jakiejś odpowiedzialności już od najmłodszych lat. Wiesz, dużo jest w tym, co ty mówisz, chociaż rzeczywiście w tej chwili z tego się zrobiła troszkę inna historia. Ja kojarzę, jak mój syn był w pierwszej klasie całkiem niedawno, fenomenalna pani wychowawczyni poprosiła każdego rodzica o to, żeby opowiedział, co on robi i przynajmniej jeden rodzic dziecka, żeby był w stanie wziąć całą klasę i pokazać, czym on się zajmuje, w jaki sposób on pracuje, ale nie na zasadzie idziemy i patrzymy, oglądamy, tylko my tam jesteśmy przez parę ładnych godzin. Fajne. Żeby dzieciaki miały taką różnorodność. Pierwsza klasa podstawówki. Zazwyczaj te wizyty studyjne masz tam w 8 klasie podstawówki, gdzieś tam w liceum, ewentualnie w szkołach ponadgimnazjalnych dawnych, nie wiem jak w tej chwili jej się nazywa. A tutaj rzeczywiście od dziecka, tak? Pierwszy kontakt z edukacją i od razu gdzieś tam takie
wycieczki. I to jest super. Mało tego, moje dzieci są rzeczywiście na takim etapie, że one chcą już. Już mamo, mogę rozdawać ulotki, ja mogę zrobić coś, żeby coś fajnego zrobić, zarobić, pomóc i tak dalej. Natomiast częstym problemem jest to, że nam się po prostu nie chce. My wolimy to dziecko zawieźć na 2-3 godziny, niech ono ma tą gitarę, śpiewanie i jeszcze połączone z zajęciami teatralnymi, byleby ze 3 godziny zeszło, żebym ja coś zdążył zrobić. I tu jest chyba spory problem, wiesz, ta kwestia zaangażowania, ja to tak widzę. Dokładnie, mamy zatem podobne zdanie, no bo ludzie, którzy podobnie myślą, mają podobne zdanie. Okej, okay. To teraz tak, skoro już tak przeszliśmy do cieci, tak Aneta, tak szczerze, byłaś tym przedsiębiorcą z 15 lat, teraz tak zażywasz trochę spokoju, jeżeli można tak powiedzieć, bo nie masz za dużo problemów, w sensie problem to u nas jest takie słowo określające pracownika w biuro. Jakoś tak przy piwie się bierze, no, że są problemy. Tak? Więc tak dużo problemów nie masz na głowie. Ale tak szczerze, jak dzieci dorosną, to co, życzyłabyś im takiej kariery przedsiębiorczej, prowadzenia firmy, bo przeważnie właściciele firm nie chcą, żeby ich dzieci też były właścicielami firm, tylko gdzieś bardziej księgowa i lekarz, takie jest wymarzona kariera dla dzieci przedsiębiorców. No i widzisz, i tutaj ja chcę tylko, żeby one były szczęśliwe. Mój syn nie tak. Dobra. Słuchaj, ja zapytałam mojego syna, kim ty chcesz być w przyszłości? On mówi, mamo, ale ja nie wiem jeszcze, bo tak naprawdę jeszcze nie ma mojego zawodu. Widzisz, ja bym teraz chciała być influencerem. Czy w twoim, jak ty byłaś w moim wieku, był taki zawód? Mówię, no kurczę, rzeczywiście. Więc ja staram się im pokazać, że oni mogą... Kto na ciebie wpłynął, jak miałaś te 15 lat, czy 20, czy 30? No przecież się te plakaty, Bravo Girl, pewnie gdzieś tam plakaty się przywieszało, jakieś takie różne rzeczy. No byli influencerzy, tylko po prostu nie było ich tak dużo, bo nie było YouTube'a i tych innych narzędzi, ale na pewno były osoby, które na ciebie wpłynęły i nie byli to rodzice, tak? Nie, no pewnie. Chodzi mi o to rzeczywiście, że ten rynek się bardzo mocno zmienia, więc ja gdzieś tam nie mam oczekiwań w stosunku do moich dzieci, jeżeli chodzi o zawody. No dobra, a jak powiesz, że będzie chciał być przewodniczącym związków zawodowych i wprowadzać równość i braterstwo? Że to jest zgodne z jego wartościami, pomoże innym. Ale problem jest taki, że to może nie być zgodne z wartościami innych, nie? Wiesz, no słuchaj, no będą dojrzałymi ludźmi tak naprawdę, no jaki my w tym momencie możemy mieć wpływ? Ja nie jestem z tych, którzy każą dziecku robić cokolwiek, tak? Ja nie jestem tą matką, która koniecznie musisz przejąć firmę po mnie, bo wiesz, bo masz gwarancję bytu i tak dalej. Nie chcesz, nie ma o czym gadać. Mało tego, pewnie z bólem. Teraz tak mówię, wiesz, bo oni są mali, tak? Więc jak oni dorosną. Moja córka już przebąkuje, że chce studiować na Malcie. Więc wiesz, ten moment rozstania, chociaż być może nie rozstania, bo to jest też jakieś moje marzenie, gdzieś tam kiedyś zamieszkać, zacumować na stałe, ale wiesz, sam fakt wyfrunięcia tego dziecka z gniazda, usamodzielnienia się, niech nie robi krzywdy innym, niech robi to, co kocha, żeby było spełnione, szczęśliwe i okej. Okay. Nawet jeżeli by była, nie wiem, nauczycielką polskiego z lekko ponad wyższą minimalną pensją? No słuchaj, jeżeli ona będzie najlepszą nauczycielką polskiego, będzie miała tego największą pasję i zarazi mnóstwo dzieciaków, które pójdą w jej ślady i trochę odczarują ten nudny polski. Ja też miałam takiego fantastycznego nauczyciela, dlatego poszłam tam, gdzie poszłam. To dlaczego nie? Czyli dałaś się troszeczkę pociągnąć tego influencer. O, rozmawialiśmy o influencerze. Czyli gdzieś ten nauczyciel miał taką charyzmę, taką osobowości i tak dalej, że mówisz, ja chcę być taki jak on i gdzieś tam na Polski. A potem poznałaś przedsiębiorcze towarzystwo, bo wpadłaś w nowe środowisko i ja chcę mieć firmę. A potem wszyscy zaczęli zakładać rodziny, to ja chcę z rodziną. A widzisz, a tutaj w temacie rodziny to my byliśmy influencerami, bo nas wszyscy pytali, czy myśmy oszaleli, że my się w połowie studiów hejtamy. No po co w ogóle, po co? Więc gdzieś tam, no ale fajnie podsumowałeś, tak. Gdybym poszedł na studia, to też bym się w połowie pohajtał studiów, więc... Ale to też jest pewna bardzo silna charakterystyka ludzi,
konkretnie bogatych, którzy mają pieniądze, bo jest taka książka Sekrety amerykańskich milionerów, to jest taka nudna praca naukowa, gdzie się porównuje ludzi, którzy rzeczywiście mają hajsu, czyli umierają dzisiaj, sprzedajemy to, co mają, spłacamy kredyty i czy zostanie milion, tak? I im wyszło, że bardzo silną tendencję ci ludzie mają, że wychodzą za mąż, czy tak powiem, załatwiają te swoje sprawy związków, rodzin i tak dalej na bardzo, bardzo wczesnym etapie. Im później ktoś wychodzi za mąż, czy tak już oficjalnie swój związek ogłasza światu, czy zakłada rodziny, no to jest mniej, no jego majątek jest coraz mniejszy. To jest bardzo ciekawa korelacja. No widzisz, ale kurczę, widzisz, nie wiedziałam, a wpisuje się w ten trend. Rzeczywiście. My tu w połowie studiów, tutaj gdzieś, wiesz, tylko brakuje tego miliona, cholera, i to nawet przed podziałem, wiesz. Ale spokojnie, nie. Spokojnie. Aneta, spokojnie, bo to wiesz, to tam też wychodziło, że przeciętna rodzina taka milionerska to zarabia 120 czy 117 tysięcy rocznie. I zostaje tym milionerem tam w wieku 50 czy 60 lat. I wtedy jak przeankietujesz tych 50-60-latków, no to wiesz, to wtedy, okay. Jak tak patrzeć w tył. Bo to jest po prostu pewien styl bycia, pewien styl życia. To są pewne jednostki, które troszeczkę, no, cechują się wyższą, no nie chcę powiedzieć inteligencją, ale takim ogólnym ogarnianiem świata. Nie rzucają się na jakieś okazje tak mocno, nie wchodzą w jakieś ryzykowne rzeczy, tylko sobie powolutku, spokojnie budują z planem takim długoterminowym, a nie, że żyją z dnia na dzień i angażują się w jakieś takie płytkie rzeczy, które nie są długie. Więc polecam Sekrety amerykańskich milionerów, bardzo fajna książka. Gościliśmy autora u nas na uczelni. Jest naszym wykładowcą. Nawet odwiedziliśmy go w domu z grupą wyjazdową, bo my co 2 miesiące robimy gdzieś jakiś wyjazd zagraniczny dla naszych studentów i byliśmy w Stanach i w Kanadzie jakoś tak w sierpniu, wrześniu, jakoś tak w tych dniach i byliśmy u pana Danko w domu byliśmy i tam sobie... No, nasi studenci z nim spotkali. Bardzo, bardzo fajne, polecam, na pewno go jeszcze zaprosimy. Dostałem nawet od niego taką terrorystyczną czapkę. jestem terrorystą, jestem honorowym członkiem NRA, czyli National Rifle Association. To jest jakieś 5 milionów właścicieli broni w Stanach Zjednoczonych, a ten Senat San Francisco uznał tą organizację za terrorystyczną. Nawet takie cuda się robią, więc... Ale to już... Tła tutaj dziwne. Okej, okay, Aneta, czyli co? Nie chcesz kierować życiem dzieci, ale gdyby tak ci się oznajmili, okej, okay, mama, zakładam firmę, będę szył ubrania. To tak ucieszyłabyś się? Yeah! Czy tak... Dobrze, działaj. A czy wiesz, ja na pewno bym się chciała utwierdzić, że oni wiedzą, co oni robią naprawdę, po co to robią, co nimi kieruje, czy to rzeczywiście jest to potrzeba, czy taka chwilowa zachcianka. Wiesz, jeżeli rzeczywiście taką decyzję podejmują, Boże, masz możliwości, masz czas, nic cię nie blokuje, próbuj. Okay. Być może będzie naprawdę najlepszym projektantem na świecie albo właścicielem najlepszej firmy szyjącej ubrania usługowo na świecie. Dlaczego? A może weźmie pieniądze z wesela, zaciągnie kredyty, nie spłaci, wpadnie w długi, w spirale długów i nie wyjdzie z tego, trafi do więzienia za oszukiwanie i sobie zniszczy życie. Co, ja też pozaciągałam mnóstwo kredytów, też wpadłam w spiralę długów, też musiałam z tego powychodzić, nie trafiłam do więzienia, dzięki Bogu. Więc też duża kwestia kręgosłupa moralnego, w jaki sposób będzie, ale pracując na co dzień z dzieckiem, mając z nim normalny kontakt, no naprawdę zakładam, że musiałoby się coś bardzo, bardzo ważnego wydarzyć, żeby gdzieś tam zeszło na inną drogę. Takie przynajmniej na razie gdzieś tam mną kierują przekonania. Okay. Oby nigdy nie.
praktykować. Dobrze, Aneta, to co? Mam nadzieję, że z tymi wykładami też kiedyś zawitasz do nas, do Warszawy i spotkasz się z naszymi studentami i opowiesz o różnych rzeczach ze swojej działalności, ze swoich przygód z zarządzania, co tobie pomagało, co nie pomagało, co nie działało, żeby nie tylko tak, wiesz, uczyć tych technik i tak dalej, tylko po prostu mieć takie subiektywne zdanie o tych technikach, bo mi się wydaje, że to jest dużo ważniejsze niż uczenie tych różnych teoretycznych, jak co ma działać, jakie są procesy, jak zarządzać projektami. My zakładamy, że nasi studenci to już po prostu wiedzą, tylko my chcemy usłyszeć 100 opinii 100 różnych przedsiębiorców na temat tego, jak oni lubią poszczególne rzeczy i opinie, subiektywizm. Tego mi brakuje na uczelniach, żeby ten wykładowca miał swoje zdanie, co działa, a swoje zdanie może mieć tylko jeżeli czymś kiedyś w życiu zarządzał. Dlatego bardzo chętnie Cię zapraszam. Wstawiam piwo do lodówki, będzie na Ciebie czekało jako nagroda po ciężkim dniu wykładania, a nie ma chyba nic lepszego. Tak też właśnie myślałem. Więc mam nadzieję, że znajdziesz chwilkę i co? Dziękuję za rozmowę, wolności i sukcesów życzę. Ja również. Dziękuję wzajemnie. Bardzo gorąco pozdrawiam. Pa, pa, hej. Dzięki.